Piotrkowia po raz trzeci w tym sezonie stanęła przed szansą zdobycia pierwszych punktów w drugoligowych rozgrywkach. Spotkanie rozpoczęło się dla Beniaminka bardzo źle. Już w 10 minucie właściwie pierwszy atak gości przyniósł im powodzenie. Piotr Piechniak uderzył piłkę mocno zza linii pola karnego, a ta odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Hetman objął prowadzenie. 6 minut później goście byli o krok od zdobycia drugiego gola. Niewiele brakowało, by samobójczą bramkę strzelił Brazylijczyk Batista. Po jego niefortunnym uderzeniu piłka trafiła w słupek. Wyśmienicie interweniował również Andrzej Krzyształowicz. Piłkarze Piotrkowi po tej akcji uwierzyli w swojej siły i śmielej zaatakowali. Celnie na bramkę młodego 20-letniego Marka Barana strzelali Hamlet i Dziedzic. Górą był jednak bramkarz Zamościa. Ostatnie 25 minut tej połowy gospodarze przechodzili zamiast grać. Mecz był nudny, a jedyną ciekawą sytuację stworzyli piłkarze w żółto-czarnych strojach. Po pierwszej połowie piłkarze Piotrkowi mogli mówić o szczęściu, że przegrywali różnicą tylko jednej bramki. Po przerwie na trybunach pojawił się właściciel drużyny Antoni Ptak i co ciekawe, gospodarze grali zdecydowanie lepiej. Początek drugiej części to efektowna i szybka gra Piotrkowi. W 52 minucie celnie strzelał Żuzimar. Chwilę później niezwykle mocno strzela Michał Buchowicz. Piłka trafia w słupek. I kolejna akcja miejscowych. Uderzenie głową Hamleta, a gości tym razem ratuje poprzeczka. W 55 minucie ataki Piotrkowi w końcu przyniosły powodzenie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Żuzimara, strzał Hamleta, a Marcin Wilk znalazł się tam, gdzie powinien. Olbrzymia radość zawodnika Piotrkowi to pierwszy gol w tym sezonie drużyny Bogusława Pietrzaka. Wszystko wskazywało na to, że dobrze grająca po przerwie Piotrkowia zdobędzie kolejnego gola i komplet punktów. Stało się jednak inaczej. To jeszcze raz pierwsza bramka w tym sezonie Marcina Wilka. Jedna z nielicznych akcji gości. Dośrodkowanie Turkowskiego i uderzenie głową Mariusza Plizgi. Hetman objął prowadzenie 2-1. Do końca meczu pozostawało jeszcze 27 minut. Gospodarze stracili już jednak wiarę w sukces, a w tej sytuacji zabrakło zimnej krwi. Piotrkowia przegrała z Hetmanem Zamość 1-2. To trzecia kolejna porażka Beniaminka w tym sezonie.